Nie wiem, czy wiecie, ale od 1 maja biegacie 3 km dziennie. Codziennie. Z wyjątkiem ostatniego maja. Wtedy chcecie przebiec 4 km. Taki zabieg pozwoli wyjąć z atmosfery 10 ton dwutlenku węgla na zawsze. 10 ton to tyle, ile emituje polak w ciągu roku. To też tyle, ile emituje elektrownia bełchatów w ciągu 7 sekund. Innymi słowy, 10 ton to tyle, co nic. Po co w takim razie angażować się w taką akcję? Zapytacie. Na przykład po to, żeby obudzić czujność w ludziach, w których została uśpiona przez tak zwany w Polsce system edukacji. Ale chodzi też oczywiście o promocję tego rozwiązania, bo zarabiać to póki co nie zarabia, a jest mega ważne. Więc szansa na dotarcie do nowych ludzi, z których ktoś może zechce mieć coś swojego pod Islandią, jest bezcenna. Zaraz powiem, dlaczego uważam, że to jest bardzo ważne, a najpierw wytłumaczę, co. Climworks robi. Oni próbują ogarnąć technologię, która wychwytuje dwutlenek węgla bezpośrednio z atmosfery i wiąże go w skałach gdzieś tam, pod ziemią. I on pozostanie tam związany z naszej perspektywy, czyli z perspektywy istot, które w skali geologicznej są tutaj tylko na chwilę, na zawsze czyli jest bardzo dobrze, ale też bardzo drogo żeby nie powiedzieć absurdalnie drogo. I hajs od wspierających takich jak ja, czy może ewentualnie wy, jest bardzo istotny, bo na pieniądze od korporacji nie ma co liczyć. Korporacje w ramach greenwashingu i dążenia do net zero potrafią na przykład zapłacić za niewycinanie lasu, który i tak nigdy nie miał być wycięty. A takie coś to nawet nie jest wyciąganie dwutlenku węgla z atmosfery, to jest zapobieganie hipotetycznym emisjom, fikcyjnym, kłamać emisjom. A teraz o tym, dlaczego ta technologia jest istotna. Bo w pewnym momencie miłościwie nam panujący zorientują się, że obudzili się z ręką w nocniku. I wtedy Climeworks i tym podobne firmy mogą okazać się ostatnią deską ratunku. Bardzo, 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 bardzo drogą deską ratunku, ale kto by się tym przejmował, zapłacą poradnicy. Taką deską się nie okażą, jeśli nie rozwiną, nie dopracują swoich technologii, a hajs na to możemy dać my. Bezinteresownie. Ja od kilku lat wspieram Climworks. Wy też możecie, a z moim referalem będzie 10% taniej. Jeśli jednak na dźwięk słowa bezinteresownie dostajecie palpitacji serca i robicie się śni na twarzy, to można to obejść. Rzucie ten hajs nie na Climworks, a na moje konto na Patronite. W zamian dostaniecie dostęp do kilkuset niepublicznych filmów, dostęp do kursu przygotowującego do matury dla patronów i inne atrakcje. Głównie nudesy, wiadomo. I tak jeszcze na koniec, nie zrozumcie mnie źle. Nie uważam, że to jest super, uważam, że to jest ch**owe. Najlepiej byłoby w ogóle nic nie emitować. Ale co się stało, to się nie odstanie. Trzeba będzie syf wyciągnąć z atmosfery, a im bardziej dopracowana technologia, tym taniej będzie można to zrobić.